Zapraszam na kolejny odcinek Piłkarskiego Flesza, a w nim podsumowanie minionego weekendu w wykonaniu drużyn z Podkarpacia. Świetny wynik zanotowała pierwszoligowa Stal Mielec, która pokonała na wyjeździe GKS Katowice 2-0. Bramki dla ekipy z Mielca strzelili Marcin Dobrotka z rzutu karnego oraz Jakub Arak. To był dobry tydzień dla biało-niebieskich. W środę zremisowali z liderem rozgrywek Miedzią Legnica 1-1. W tym momencie Mielczanie plasują się na czwartym miejscu w tabeli NICE pierwszej ligi i cały czas pozostają w grze o awans do Lotto Ekstraklasy. Mecze podkarpackich ekip na drugoligowym froncie zakończyły się porażkami. Siarka Tarnobrzeg na wyjeździe uległa MKS-owi Kluczbork 0-1. To już trzecia z rzędu porażka żółto-czarnych. Jedyny gol dla gospodarzy padł w 54. minucie po trafieniu Kamila Nitkiewicza z rzutu karnego. Coraz trudniejsza staje się sytuacja Stali Stalowa Wola. Piłkarze Krzysztofa Łętochy przegrali kolejny mecz. Tym razem ulegli na Izo Arenie Wiśle Puławy 1-3. Goście prowadzili już 3 bramkami, a honorowy gol dla Stali padł po trafieniu samobójczym. Stalówka znajduje się w strefie spadkowej i do bezpiecznego miejsca traci już 4 punkty. W trzeciej lidze zwycięstwo zanotowała Stal Rzeszów, która pokonała na wyjeździe Karpaty Krosno 2-0. Obydwie bramki w tym meczu strzelił Kamil Bełtkowski. Stal Rzeszów w ligowej tabeli zajmuje jednak dopiero 6. miejsce, a do lidera traci aż 10 oczek. 3 punkty na swoim koncie zapisała również Resowia. Ekipa Szymona Grabowskiego ograła na własnym obiekcie JKS Jarosław 2-1. Niespodziewanie to goście prowadzili po bramce Rafała Surmiaka, ale zaledwie minutę później Pasiaki odpowiedziały trafieniem Przemysława Pyrtka. Wynik meczu ustalił tuż po przerwie Dawid Kwiek. W meczu na szczycie tabeli Wólczanka Wólka Pełkińska uległa Chełmiance Chełm 0-2. Po tym spotkaniu nastąpiła zmiana lidera i to teraz piłkarze z Chełma są na pierwszym miejscu w tabeli. W czwartej lidze podkarpackiej Sokół Sieniawa ograł Wisłok Wiśniowa 2-1. Dwie bramki dla ekipy lidera tabeli zdobył Sebastian Brocki. Gości stać było jedynie na trafienie Waldemara Złotka. Sensacyjnym remisem zakończyło się spotkanie Głogowi Głogów Małopolski z drugą w tabeli Polonią Przemyśl. Gospodarze prowadzili po golu Pawła Ciuły. Bramkę dla Polonii strzelił Michał Szczepański. Izolator Boguchwała wygrał na wyjeździe z Sokołem Nisko 3-2. Goście prowadzili już 3-0 po 2 bramkach Kamila Rębisza oraz 1 trafieniu Patryka Zielińskiego. Sokół jednak się nie poddawał. Najpierw Marcin Tur strzelił gola na 1-3, a kontaktową bramkę zdobył Krystian Lebioda. Na więcej gospodarzom nie wystarczyło czasu. Wisłoka Dębica pokonała LKS Pisarowce 4-0. Bramki dla biało-zielonych zdobyli kolejno Adrian Nowak, Kacper Majk, Damian Łanucha oraz Konrad Kus. Unia Nowa Sarzyna podzieliła się punktami z Iglopolem Dębica. Popularne Morsy długo prowadziły po bramce z rzutu karnego Łukasza Stefanika. Unia uratowała punkt w doliczonym czasie meczu za sprawą gola Arkadiusza Klocka. Piast Tuczępy zremisował z Wisłokiem Strzyżów także 1-1. Gola dla gospodarzy strzelił Karol Stroka, natomiast bramkę dla ekipy ze Strzyżowa zdobył Patryk Kwaśniczko. Rzemieślnicy z Pilzna uratowali 1 punkt w starciu z Błękitnymi Robczyce. Goście po bramkach Wasyla Hirki i Krystiana Bonowicza prowadzili 2-0. Nieustępliwi gospodarze nie odpuścili i za sprawą Jakuba Szymańskiego i Tomasza Baryczki doprowadzili do remisu 2-2. W ostatnim meczu 23. kolejki 4. ligi KS Wiązownica pokonał Granicę Stubno 2-0. Bramki w tym meczu strzelili Kamil Antonik oraz Kacper Rob. Dziękujemy za uwagę. Już teraz zapraszamy na kolejny odcinek Piłkarskiego Flesza.
Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować nasz kanał na YouTubie i zostawić łapkę w górę. Do zobaczenia!